Więc coś, co było w nim pewną teorią, no było z dobra znajomość Pisma i przeświadczenie o tym, na czym ma czysta wiara polegać, skonfrontowane zostało ze spotkaniem osoby. Chrystusa z Zmartwychwstałego, którego zwalczał, zwalczał Jego uczniów, ale Jezus mówi, dlaczego mnie prześladujesz. To do Pawła też było pewnie szokującą jakby treścią, że walcząc z chrześcijanami, on walczy wprost z tym, który teraz... Podbija jego serce. Gdy jednak przyjdzie Pan Jezus, to zlikwiduje, można powiedzieć, tego niegodziwca jednym tylko tchnieniem swoich ust. Ja czasami, jak nawiązuję do tego tekstu, to mówię: Pan Jezus przyjdzie i zrobi tak. Ho! I, i skończone. Cała niesprawiedliwość, całe zło na świecie, cała niegodziwość, to wszystko, co się dzieje, za jednym tylko tchnieniem z Bożych ust się skończy. Tu jest potęga, tu jest moc, byśmy nie wątpili. Dzisiaj, gdy tyle, tyle widzimy zła, że gdzie, gdzie, czemu tak się dzieje, że mamy wrażenie, jak gdyby Ewangelia przegrywała z tym światem. Bo świat jest z jednej strony wydaje się atrakcyjniejszy w jednych aspektach, a w innych, jakby to zło było też potężniejsze niż czynione dobro. Dobro ze swej natury jest pokorne, jest, nie nagłaśnia tak siebie, więc może dlatego mniej go może widzimy. A może trzeba się zatrzymać i stwierdzić, nie no jednak, no jest na klatce schodowej ktoś kogoś tam może niekulturalnie potraktował, no ale większość ludzi się pięknie pozdrawia. No to jest dobra chyba więcej niż zła. Zło jest krzykliwsze. Tylko dzięki waszemu wsparciu możemy realizować ten i inne projekty. Dziękujemy. Szanowni, szanowni państwo, Pogłębiarka Podcast, pomożemy ci zrobić krok w głąb, niezależnie od miejsca, w którym jesteś. Dzisiaj będzie biblijny krok w głąb. Po raz kolejny widzimy się z księdzem Zbigniewem Grochowskim, biblistą, wykładowcą, pracownikiem naukowym Uniwersytetu... Kardynała Stefana, Stefana Wyszyńskiego. Wyszyńskiego. Witam wszystkich bardzo serdecznie. <laughs> Dzisiaj o świętym Pawle trochę porozmawiamy, dlatego że za chwilę mamy webinar. Webinar będzie dotyczył, szanowni państwa, trzech tematów. Pierwszy to... Więc patrząc na apostoła narodów, spojrzymy, i to już 12 września, także termin dość krótki, na samego Świętego Pawła i jego duchowość, jego wiarę, jego modlitwę, jego doświadczenia mistyczne, a więc jego więź z Jezusem. Mhm. Kolejny webinar, tydzień później, 19 września, byśmy sobie odpowiedzieli na pytanie, co z tego wynika. Widzimy, jak Paweł nie zatrzymuje tego skarbu dla siebie, ale niesie Chrystusa innym, w sposób niestrudzony, w sposób najbardziej gorliwy, jak to możliwe, a więc ewangelizacja w wykonaniu świętego Pawła. A trzeci webinar to by był 26 września, to są czwartki od godziny 19. To będzie też pewna konsekwencja ewangelizacji, Aha. to znaczy to, co zazwyczaj towarzyszy ewa głoszeniu Ewangelii, a więc doświadczenie też Oporu, przeciwności ze strony świata, to jest często prześladowanie, cierpienie, no i może się skończyć jak w życiu Świętego Pawła wprost męczeństwem. Z cięciem w jego wypadku. Trochę porozmawiamy, może dlaczego tak to się stało. Szanowni Państwo, jak zawsze można na żywo wziąć udział, zapisując się, wtedy jest szansa zadać pytanie. A jeśli nie możecie brać udziału na żywo, to też się warto zapisać, wtedy dostaniecie nagrania, które będzie można sobie w dowolnym momencie odsłuchać. O świętym Pawle, to tak warto to trochę porozmawiać od strony jego takiej interakcji ze świętym Piotrem, bo Paweł nigdy Chrystusa nie spotkał, no, się zastanowimy, czy, czy nigdy nie spotkał. No, ale na pewno nie jest w gronie tych osób, które chodzą doskonale znają Jezusa, który się uro... pochodził z okolicy Nazaretu, tam funkcjonował. I jakoś konfrontuje się on z, ze swoim doświadczeniem wewnętrznym, z tym człowiekiem, który który miał taką bezpośrednią pewność, ale o tym może później. Paruzja. No to jest ciekawe, jak oni cały czas wierzyli, że ten Chrystus za chwilę, za chwilę, za chwilę, czy na pewno tak wierzyli i dlaczego on nie przyszedł i czy to na pewno tak było, czy może trochę, trochę inaczej inny mamy mam pogląd na to, ale od początku. Co to był za człowiek, który pochodził z Tarsu, dzisiejsza Turcja? Tak. Co Tars. nie wiemy w ogóle. A więc widzimy, że jest to on sam się przedstawia pod koniec dziejów apostolskich mamy, gdy mówi do swoich narodaków no, już w Jerozolimie mówi jestem Żydem z Tarsu, nie? Określa swoją tożsamość, jest też synem tego narodu, narodu Bożego wybrania, ale żyjącym w diasporze, właśnie w Tarsie, to była stolica Cylicji, dzisiejsza już bardziej wschodnia, Turcja. Co oznacza, że faktycznie tym bardziej zrozumiemy też jego, tę te, te siłę, która niosła go w ewangelizacji, by nieść do innych też narodów, bo sam pośród narodów pogańskich wzrastał, tam się najprawdopodobniej urodził i no. pewien wstępny okres jego życia tam właśnie spędził. Czyli to był człowiek z diaspory. On nie, żył, nie, nie, nie wychował się wśród Żydów ortodoksyjnych żyjących przy Jerozolimie. Święty Hieronim pisał, że przodkowie e, Pawła Starsu, czy Szawła, zaraz właśnie, dlaczego dwoje imion, e, niekoniecznie rodzice, może jeszcze wcześniej, mieszkali, twierdzi, że mieszkali pierwotnie w miejscowości w Giskali, w Galilei, a więc no, wiadomo, gdzieś pochodzą z Ziemi Świętej, ale w pewnym momencie się przenieśli, czy z powodu poszukiwania za, za chlebem, za jakąś nową pracą, czy jakieś, 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 no, jakieś trudności, pewnie spowodowały tę przeprowadzkę. I w związku z tym ma on, Święty, pardon, no, ma imię żydowskie Szaul. Mówimy Szaweł, trochę żeby odróżnić pewnie go od tego biblijnego króla Saula, ale to jest dokładnie to samo imię mhm. hebrajskie, Szaul. Szaul byśmy mogli przetłumaczyć jako wyproszony, tylko oczywiście nie wyproszony z pokoju, tylko wybłagany, ubłagany, mhm. bo Szaal znaczy właśnie prosić to też jedno z określeń, w ogóle też modlitwy. Więc Szaul, i podobnie jak ten król Saul, który poprzedzał Dawida, a więc nieco ponad tysiąc lat przed Chrystusem, Saul, też pochodził z pokolenia Benjamina, więc może w nawiązaniu do króla Saula rodzice nadali swemu synowi imię właściwie Szaul, Szaweł, bo to samo pokolenie Benjamina, no i może wpatrzeni jakoś w tego króla się tym zainspirowali. No ale wiemy, że diaspora no to, to jest mniejszość żydowska na danym terenie. Wiemy, jak duża ta grupa mogła być? O, powiem szczerze, że nie, nie, nie wiem, nie, nie mam wiemy. pojęcia. A zastanawiałem się nad, te, nad takim faktem, bo jeśli yy, on pochodzi z, z kultury ortodoksyjnej dosyć, jest wśród pogan ludzi, którzy przedstawiają zupełnie inną kulturę. No i dzisiaj widzimy, że osoby, które trzecie pokolenie, tak zwane to w zachodniej Europie widać, yy, radykalizuje się religijnie, prawda? To możemy... Wśród muzułmanów bardzo mocno obserwować. No to jest mnóstwo opracowań naukowych. Ja kiedyś na świętego Pawła popatrzyłem tak samo psychopata. Był rzeczywiście radykalny. No właśnie, ale czy, 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 czy on. Czy tu możemy znaleźć jakieś takie powiązanie, że człowiek na, obczy, na obczyźnie odcięty od swojej religii, który się tak mocno radykalizuje i, i sposób jego funkcjonowania, no dzisiaj byłby nie do przyjęcia. Takiego. Or, yy, Przemocowego podejścia do ludzi czasami. Takie mam wrażenie. Więc tak, z jednej strony diaspora może rodzić coś takiego, że w człowieku ta gorliwość jest większa, ale na pewno musi być to rys jego sylwetki, no bo niekoniecznie jego sąsiedzi czy członkowie rodziny też musieli być tak radykalni. Ale pierwsze lata, no mówi się kilkanaście, góra, dwadzieścia lat, żyje w Tarsie, a więc może otrzeć się przez to o kulturę, znaczy ociera się o kulturę grecką i jakąś nawet formację. Też w szkołach, które mhm. dla normalnie jednak młodych chłopców w kulturze greckiej prowadzono, ale w pewnym momencie przenosi się do Jerozolimy. Być może właśnie jest tutaj ten, to pragnienie, by jeszcze bardziej u źródeł zgłębić, zgłębiać i studiować święte księgi. I wtedy, wiemy, w jakim wieku on się przenosił? Jedni twierdzą, gdzieś czytałem, mógł mieć 16 lat, ktoś, że damy do 20 taki mniej więcej. W ogóle urodził się, też trudno jest ustalić. Niektórzy mówią, między 5 a 10 rokiem po Chrystusie. kogoś czytałem, że nawet może między 2 a 10. No jedno jest pewne, że jest trochę młodszy fizycznie od Pana Jezusa, który się urodził w roku minus 6-7, możemy Aha. powiedzieć a więc Paweł no, na pewno nie później niż rok 10 no to na pewno możemy, może piąty, może siódmy. I przenosi się do Jerozolimy, by u stóp, jak sam zresztą to napiszę, rabiego Gamaliela, Gamaliela pobierać nauki. Był rzeczywiście, jest stwierdzony w literaturze pozabiblijnej, żydowskiej, że żył Gamaliel Wielki. To był naprawdę bardzo ceniony, szanowany mistrz, który zmarł około roku 50 po Chrystusie. To jest ten człowiek, który też w dziejach apostolskich zabiera głos w momencie, gdy Sanhedrin zastanawia się, co uczynić z apostołami, no bo rozwija się ta sekta i on daje bardzo mądrą wskazówkę, że przywołał dwóch takich samozwańczych Mesjaszy, Teudas oraz Judasz Galilejczyk i mówi, zobaczcie, zebrali wokół siebie nawet setki wyznawców, no ale po tym jak stracili życie, rozproszyło się całe to grono, całe towarzystwo, więc tu to też już zostawcie ich, bo wiemy, że Jezus z Nazaretu nie żyje. No i teraz, jeżeli to jest sprawa czysto ludzka, sama się wkrótce rozleci. Natomiast jeżeli to jest jednak dzieło Boże, no to aby się nie okazało, że że to my jesteśmy w błędzie, więc to by mądrość Gamaliela tu wybrzmiała w dziejach apostolskich bardzo możliwa do rzeczywiście istnienia. Do, te słowa nawet mogły być powiedziane. No nie wiemy, na ile święty Łukasz ma jakieś dotarcie do, do pewnych źródeł, do samej osoby Gamaliela, ale faktem jest, że był to szanowany rabin. Jest taki profesor Waldemar Rakocy, wielki zdawca świętego Pawła, jego listów i dziejów. On twierdzi, że Paweł nie był uczniem Gamaliela, ale tylko słuchaczem, tak rozdzielając troszeczkę. Mhm. Nie potrafię jestem, myślę, że mniejszym znawcą osoby Pawa niż ten ksiądz profesor, więc nie wiem, na, na czym polega to rozróżnienie, i czy koniecznie trzeba je czynić, czy nie był wręcz uczniem. Karma się mówimy. Bo, bo tak. może warto tu dodać, że w tamtych czasach. Takich nauczycieli jak Jezus, którzy gromadzili wokół siebie uczniów, było wielu. I on był jednym z. Być może ten Gamaliel był właśnie, właśnie podobny, gdzie tam Przy czym to... Gamaliel działa w ramach ortodoksyjnych, tak. w ramach struktur, można powiedzieć. Na ile można to je ocenić? No jest po prostu Gamaliel, jest, jest faryzeuszem. I Paweł też jest tutaj, Szaweł wtedy. No, Szaweł, Paweł. Razem nawet można powiedzieć, ale był przy Gamalielu. Przy czym właśnie profesor Rakocy podpowiada, że. Był w stronnictwie faryzeuszów, i zwłaszcza w bardziej radykalnej frakcji szammai, szammaitów. Bardziej bardziej to znaczy... radykalnej chętnie współpracującej z zelotami, którzy stosowali chętnie nawet przemoc, siłę fizyczną, żeby, żeby czystości wiary właśnie ratować. No i tu dlatego to nie jest Takie żydowskie lepszy... prawo szariatu chcieli wprowadzać. No, no, może na ten Było blisko. Na ten wzór, tego, tak? Że, że nie, tylko, nie tylko w osobistych poglądach. Radykalnie, ale mm -hmm. nawet, nawet przemocowo działając na innych, likwidując tych, którzy zagrażają czystości wiary. No i wiemy, jak sam później Paweł stwierdza: no, Nikt mnie tak gorliwie jak ja nie, nie, nie zwalczał kościoła. Nie. No, przecież wtrącał do więzienia i mężczyzn, i kobiety, i w tym celu też udawał się do Damaszku. No, no, on był w, w stanie spotkać się przypadkiem jakoś. Z Jezusem, powiedzmy, ten nauczał jego mistrz. Bo, bo popatrzcie, jeżeli, jeżeli on przybył, do, przybył do Jerozolimy jako nastolatek albo nawet dwudziestolatek, mhm. to przyby, przybywa mniej więcej w, w okresie, kiedy pan Jezus zaczyna swoją publiczną działalność. Mhm. W tym okresie albo przybywa nawet troszkę wcześniej. A jeżeli Jezus działa przez około 3 lata, jak święty Jan nam podaje. I jeżeli coraz większe tłumy idą za nim, no to wydaje, dla mnie się wydaje no nieprawdopodobne, żeby Szaweł o tym nie usłyszał, co najmniej. Albo żeby się nie zainteresował, żeby gdzieś tam w tłum się też nie, nie jakoś nie. nie Bo ile osób żeby mogło w słuchać. tym w Jerozolimie wtedy żyć? Mieszkańców. O, znowu pytanie, nie chciałbym powiedzieć by, no, ale może góra, kilkanaście tysięcy, czy kilkadziesiąt nawet może, bo już dwadzieścia czy trzydzieści to już będzie kilkadziesiąt. E... Czyli to nie jest duża miejscowość. No to jest Znaczy, na tamte no, czasy jest dochodzi, ale... że w starożytności to. Ale na, na dzisiaj taka dwudziestotysięczna miejscowość, trzydziestotysięczna, jeśli w stanie, taki łowicz, z którego ja pochodzę, gdzie występuje jakiś jeden nauczyciel, drugi, trzeci, ciekawy. Ale o nim nagle się mówi, że kogoś wskrzesił. Jest że wielu uzdrowił, No to też nie jest pierwszy lepszy tylko on wędrowiec, który mówi, ale działa, i to z mocą. Więc, więc jest bardzo prawdopodobne, że. tak mi się wydaje, tak mi się wydaje. Pamięć. Ale od razu musimy tutaj, bo odwołujemy się w drugim się do Koryntian. W pewnym miejscu Paweł pisze, że nawet jeżeli znamy Chrystusa według ciała, to już jakby starajmy się tak żyć, jakbyśmy go w ten sposób nie poznali. To znaczy, on próbuje. Różnie to jest interpretowane: bądź miał styczność z Jezusem, bądź o nim co najmniej usłyszał i poznał go według ciała, czyli poznał Jezusa z Nazaretu działającego, to sam Paweł się dystansuje do tego, że jakby, może nawet chce uspokoić w ogóle wszystkich chrześcijan, którzy nie mieli szansy na kontakt z Jezusem fizyczny, że słuchajcie, to jest drugorzędne: czy ktoś widział Jezusa fizycznie, czy nie, czy go słyszał na własne uszy, czy dopiero w ramach przekazu wiary. O Jezusie się dowiedział. To fizyczny kontakt jest najmniej istotny. Najważniejsze, że wierzymy już w Niego, opieramy się na wiarygodnym świadectwie, ale no przecież kolejne pokolenia chrześcijan nie mają już szansy do Jezusa historycznego dotrzeć, bo żyjemy później. Także Paweł się do tego dystansując no, s -s sprawia nam kłopot. Albo faktycznie poznał fizycznie, ale ma, ma do tego dystans, albo czy nie to w taki troszeczkę abstrakcyjny sposób to ujmuje, że niech ktokolwiek w ogóle miał styczność z Jezusem fizycznym, to też niech ma do tego po prostu jakoś. No dobrze. No i wiemy, że on dystans, ma. Odległość. On zasłynął jako prześladowca chrześcijan, ale czy on pełnił jakąś funkcję specjalną, jakiejś. No, przynajmniej tak, bo źródła w ogóle na, na temat życia Pawła, no czytamy dzieje apostolskie, czytamy jego listy, są też pewne apokryfy i z, z tego próbujemy jakoś rekonstruować tę postać. Yy, dziewiąty rozdział dziejów mówi, że uzyskał od arcykapłanów listy uwierzytelniające i udał się do Damaszku. Niewykluczone, że sam w ogóle o to poprosił, sam pokazał. No, to pokazał, że, pytać, że, 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 że Słuchajcie, ja słyszę o tych, przecież sami widzicie, że tutaj działają, no, Piotr, Jan i inni, jak Dzieje Apostolskie opowiadają w pierwszych rozdziałach, czynią też znaki, więc jest tu niebezpieczeństwo, jest zagrożenie. Szawę no, jest bardzo gorliwy, niewykluczone, że z własnej inicjatywy chce, chce zwalczyć tę jakąś kolejną grupę religijną. Jest on szawłem, ale jednocześnie Pawłem, i dość długo myślałem, że bo gdy czytamy Dzieje w 13 rozdziale, gdy on już będzie ewangelizował. I wyruszy w pierwszą podróż misyjną z Barnabą, to na Cyprze spotkają oni Sergiusza Paulusa, prokonsula, w Pafos, jeśli się nie mylę. I, i jest, do tego momentu on jest nazywany szawłem, i gdy spotkał człowieka, który ma na drugie imię Paweł, za chwilkę Łukasz pisze, że wówczas szaweł, zwany też Pawłem. I tak dalej. I trochę no, długo tak, były przekonane, że może on podchwycił od tego prokonsula taką myśl, że biorę drugie imię. Zaczynam misję przecież, wreszcie ewangelizuję oficjalnie. I skoro to jest jakaś nowość też w moim życiu, chociaż jego nawrócenie i już próby ewangelizacji były dużo wcześniej, to może dopiero teraz stał się Pawłem. Aczkolwiek muszę powiedzieć niewykluczone, że jednak obydwa imiona nosi już wcześniej, ale autor dziejów, święty Łukasz, może na, celowo tak, taką przyjął konwencję. Nazywa go Szawłem, a od momentu takiej bo ewangelizacji jest on Pawłem i już imię Szawęł znika. Co więcej... Ale, hmm? A możemy trochę jeszcze do tyłu? Bo, no. bo to już jest jego misja ewangelizacyjna. Nie? Natomiast sam moment jego nawrócenia, zmiany myślenia, no jakby to jest coś, co mnie bardzo zastanawia. Ja, nie chcę... Oszukiwań, że zawsze patrzyłem na niego um, tak idealistycznie, bo, bo, bo to jest taka osobowość, przynajmniej tak opisana, gdzie patrzę i mam wrażenie, że chciałbym się doszukiwać jakichś zaburzeń psychicznych w, w tym człowieku. Jedno, no to jest ta jego radykalność, on jest psychopata. Z drugiej strony to jego nawrócenie. On prześladuje tych chrześcijan. No, można się domyślać, czy on y, też nie miał władzy skazywania na śmierć, ale mógł podprowadzać y, Rzymianom te osoby, narażać ich na pewno na cierpienia, niewygody, trudy, tak. na jak jakąś niesprawiedliwość. Więc to musi budzić jakieś... Y, y, Jakąś refleksję w człowieku. Czy, czy on miał poczucie winy, kiedy skazywał tych ludzi, jakby walczył z nimi, po prostu z nimi walczył? No i później jest taki moment nagłego zwrotu. No ja się tutaj doszukuję po prostu załamania psychicznego. Człowieka, który nie uniósł tego, co robił do tej pory, bo miał wątpliwości, może jakoś stłumione, no i spada konia, z konia widzi Jezusa. Poczucie winy mamy, gdy uświadamiamy sobie jakąś zasadę, którą łamiemy, nie? zasadę no. moralną. Myślę, że nie miał poczucia winy do, tego, do momentu nawrócenia, bo był przekonany, że kieruje się i tak myślę, naprawdę miłością do Boga. Miłością do Boga tak, jak on tego Boga pojmował i metody stosował takie, jakie według niego były naprawdę dopuszczalne, uzasadnione. Gdy cofniemy się na Stary Testament, mamy święte wojny, po prostu wyruszano, Pewnie kapłan błogosławił, oni szli, przestrzegali ci wojownicy no tak, zasad jestem... rytualnych, i walczyli, i, i wycinali przecież prawo heremu, czyli no, mówi, tłumaczymy jako klątwa. Po prostu, jeżeli obłożone było klątwo jakieś miasto, no to trzeba było w pień wyciąć wszystkich mieszkańców, wszystkie zwierzęta, a z, z, zagrabione dobrodziejstwa złożyć do skarbca świątyni, czy do przybytku. Nic nie wolno było sobie wiedzieć, ale to było jako dobre. I myślę, że Szaweł tym żyje i jest przekonany, że czyni no, ale dobro. Ale może tam przez ten mur się przebije jakaś myśl, no w końcu to są ludzie, żyją ręce nogi, mają dzieci swoje. Jest świadkiem ukamienowania Szczepana i on pilnuje szat, więc jakby Łukasz tu podkreśla, że sam Szaweł pewnie nie rzuca kamieniami, ale formalnie Uczestniczy w tym procederze i ma na sumieniu. Później będzie pewnie żałował, ale na ten moment wie, że to jest słuszne. Słuszne usunięcie z tego świata kogoś, kto do ostatniego momentu trwa w swoim przekonaniu, nie, nie, nie wypiera się tej To jak nauki. mogło wyglądać to, czy jak uzasadnić to przeżycie, które tam się dzieje w tym człowieku? Więc coś, co było w nim pewną teorią, no było z dobra znajomość pisma i przeświadczenie o tym, na czym ma czysta wiara polegać skonfrontowane zostało ze spotkaniem osoby, Chrystusa z Zmartwychwstałego, którego zwalczał, zwalczał Jego uczniów, ale Jezus mówi, dlaczego mnie prześladujesz. To do Pawła też było pewnie szokującą jakby treścią, że walcząc z chrześcijanami, on walczy wprost z tym, który teraz podbija jego serce, no, dotknął go w jakiś tajemniczy sposób, i, i, I dotarło do, 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 do szafła, że, że po pierwsze, że ta nauka jest prawidłowa, ale po drugie, że prawdy, tej autentycznej, Ewangelii nie wolno nieść innym siłą. Że, że tu jest między innymi też jeden z aspektów przemiany, jeżeli aspekt taki moralny, byśmy powiedzieli, że zupełnie inna forma też niesienia prawidłowej nauki. Więc intelektualna przemiana, zrozumienie, że to jest właśnie prawda, że w Chrystusie się wypełniły wszystkie proroctwa. I po drugie, między innymi, postępowanie już ma być inne, że sprawy rytualne nagle schodzą na dalszy plan. I miłość bliźniego, między innymi w tym, że szanuję również stronę przeciwną, głoszę, zapraszam, tak jak Chrystus to robił, ale nikogo nie zmuszam. A jeżeli ktoś cierpi, to nie człowiek z mojego powodu, bo głoszę mu Chrystusa, tylko to ja cierpię z powodu głoszenia, z powodu tego, że ktoś Chrystusa jednak odrzuca i. I to ja podnoszę tak naprawdę na swoim ciele ból, cierpienie. Nie zawsze się mówi o tym, ale to nie, nie było tak, że on spadł z tego konia, później przez chwilę spędził trzy dni opoście, bez jedzenia i picia wśród chrześcijan, którzy byli w tej okolicy, i potem zaczyna głosić. No tam się, mówi się, o, od kilku miesięcy do kilku lat Ech. jego. Badania pism. Ciekawe tak? jest to, że w ogóle o koniu nie ma mowy w dziejach Apostolskich, nie? także to pewnie czy Karawadzie, czy inne wyobrażenia tak pokażą. Po prostu jest powiedziane, że upadł na ziemię, mógł iść i, i się przewrócić. No. E, mógł jechać na wozie jakimś, a nie. Ale byłem przekonany, no. że. Wiem, że tak upraszczamy, mówimy. Jak wczytamy się w tekst, no, ale to może by dojść do wniosków, że, że to są takie nasze dodatki późniejsze. Tak jak owoc, który a się wydarzy. Owoc po prostu jest słowo hebrajskie peri, owoc, nie wiemy jaki. Nie. I raz, że ma ten moment szoku trzydniowego rzeczywiście postu i, i, i stracił światło. Gdy w Damaszku przyjął chrzest, spadły z niego łuski. W ogóle dla Ananiasza, który go przyjmuje, zobaczmy jak to jest też niełatwe wyzwanie. Przecież Ananiasz ma od Pana Boga polecenie, by iść do Szawła, by właśnie go przyjąć. On mówi, panie, ale on właśnie tutaj przyszedł nas prześladować. Więc zobaczmy, jaka wiara też Ananiasza, że naprawdę to Pan Bóg mu mówi i że Pan Bóg tu zadziała. Przecież Ananiasz się naraża na, na, na pojmanie. Ale nie, on idzie i mówi, Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się w drodze. Nie? Bracie, nazywa go bratem, jaki musi być też, bo my takiegoś przebaczenia w samym Ananiaszu, przebaczenia, do, bo ten, że Szawle, zadał cierpienie jego braciom i siostrom chrześcijanom, ale idzie do szafła. I jest powiedziane, że on później był w jakiś czas w Arabii. Hebrajskie Arawa znaczy pustynia. No, no, do Arabii no, na wschód się udał. Nie wiem, jak długo tam był, ale mowa jest, że trzy lata po nawróceniu udał się do Jerozolimy. On nie musiał całe trzy lata być w Arabii. Zresztą też znowu ksiądz profesor Rakocy. Ja ostatnio go czytałem, mówi, że nawet tam też jednak spotykał ludzi i nawet ewangelizował. Ale często też interpretowane jest, że Przeżył pewne swoje, byśmy powiedzieli, rekolekcje, że, że, że jako jakby to, żeby to przemyśleć, żeby, żeby pogodzić teraz te, te, nawet te emocje. A wiemy, i czy ktoś myśli. mu tam towarzyszył, czy to był jego. No nie wiemy, nic, nic, nic nie, nie, nie wiemy nie wiem na ten temat. Ale gdy wrócił, to w Damaszku zaczął już głosić, że Jezus jest Mesjaszem. Ale nagle grozi mu śmierć, więc przybywa do Jerozolimy. Tu też dość szybko Helleniści chcą go zabić. Więc wspólnota go odsyła do Tarsu. A więc mamy pierwsze próby ewangelizacji, ale od razu spotyka się z oporem i niebezpieczeństwem. Mhm. I nie wiadomo, na ile skuteczne i owocne to było. I spędza kilka lat w tarsie, co może grozić, tak sobie myślę, z jakby zagubieniem tej, tej całej tej prawdy, bo, bo człowiek bez wspólnoty yy, nie ma wzrostu, może w pewnym momencie zacząć wątpić, że to, co go spotkało, to może była iluzja. I tutaj ogromną rolę, którą odegrał święty Barnaba. Mhm. Najpierw on w Jerozolimie jeszcze przyprowadził Szawła, którego wszyscy się bali, do apostołów, przedstawił go, rekomendował. Powiedział, że on naprawdę przeżył nawrócenie, nie bójmy się go. A potem po latach odszukał go w tarsie i zaprowadził do Antiochii syryjskiej, gdzie w tamtejszym kościele we wspólnocie wzrastali. Także ja czasami tak mówię w skrócie, że gdyby nie Barnaba, to być może nie mielibyśmy świętego Pawła. Mm. Ogromną rolę odegrał, aczkolwiek parę lat później ich drogi się rozeszły. To też taki paradoks troszeczkę, że pierwsza podróż misyjna, jeszcze wspólnie, ale później, mówiąc kolokwialnie, poprztykali się o Jana zwanego Markiem. To nasz ewangelista Marek, który był kuzynem krewnym, krewnym Barnaby. Barnaba chciał go wziąć znowu na podróż misyjną, w drugą ale w czasie pierwszej podróży Marek ich zostawił w międzyczasie. Okazał się no, jakiś trochę nieodpowiedzialny, nieokrzesany. Paweł był zdenerwowany z tego tytułu i na tyle się yy, emocje wzięły górę, że się rozeszły ich drogi, a więc Barnaba z Markiem pewnie pojechali i z powrotem udali się na Cypr, a Paweł inną drogą, być może zahaczając o swój rodzinny Tars, udał się do dzisiejszej Azji Mniejszej, dzisiejsza Turcja, a potem nawet i, i Grecja. Hmm. Tak więc... Dopiero samodzielne działanie Pawła jest w czasie drugiej podróży, chociaż w czasie pierwszej. Jeżeli, jeżeli, jeżeli źródłem wiarygodnym są dzieje apostolskie, to zauważymy, to co zacząłem już mówić, że od momentu spotkania z Sergiuszem Paulusem Szaweł staje się Pawłem i staje się jak gdyby liderem tej misji. Bo wyrusza z Barnabą i tu niewątpliwie Barnaba przewodzi. Zresztą początek 13 rozdziału Dziejów mówi, że nauczycielami i prorokami w Antiochii byli dwukropek. Barnaba, w pierwszej kolejności wymieniony, potem jest kilku i na końcu Szaweł. Albo szawę jako najmniej tutaj znaczący, albo też jako ważny i tworzący razem z Barnabą taką klamrę. To, to że ktoś na, na końcu wymieniony nie znaczy, że najmniej ważny, ale Barnaba jednak przewodzi. Barnaba prowadzi przecież szawo właśnie na Cypr. Tam udają się w pierwszej podróży. Bo to jest miejsce pochodzenia Barnaby. Barnaba pewnie mówi, o chodź, tam jest moja rodzina, tam będziemy mieli bazę wypadową, do moich, jedźmy do moich. No, po prostu pierwszy teren taki ewangelizacyjny, ale stamtąd z Cypru później już do, do Pamfili, czyli już, już na ląd z powrotem wrócili z wyspy. To, to byli... Yy... Majętni ludzie? Było ich tak stać na to, żeby nie pracować, podróżować dla misji? Czy ich utrzymywało wtedy jakieś... O wspólnoty? Barnabie Mówił dzieje, że był lewitą z Cypru i miał pewien majątek, ale sprzedał to wszystko i złożył u stóp apostołów, tak jak inni. Więc w tym sensie był biedny, ale ja myślę, że trochę to na wzór dzisiejszych wspólnozakodnych, gdzie jest ślubowane ubóstwo, człowiek nie ma swojej własności, ale gdy jest potrzeba, prosi ekonoma, o wsparcie, bo zgromadzenie też jakieś, jakieś środki musi posiadać. Myślę, że był wspierany i przez wspólnotę, był wyposażany. No zresztą sam, sam Paweł mówi w pewnym momencie, że pracuje też własnymi rękoma przy wyrabianiu namiotów, a więc nie wiadomo, czy, czy, czy tę skórę garbował, czy już wyszywał. No jakaś, jakaś ta forma pracy. Chociaż stwierdza sam Paweł, że, że mam prawo być utrzymywany przez wspólnotę. I takie prawo przysłuje, ale mówi, mimo wszystko własnymi rękoma, pracowałem na siebie. Niemniej też stwierdza w pewnym momencie, że gdy przybyli bracia z Macedonii, wsparli go finansowo, to przestał zajmować się namiotami i już codziennie mógł ewangelizować. Natomiast na początku, na przykład, gdy był w Koryncie, w ciągu tygodnia pracował przy namiotach, a w szabat tylko nauczał. Także też w zależności od, od środków. Jak ma więcej, yy, ma przypływ gotówki, to może bardziej się oddać ewangelizacji. Mhm. Jak nie musiał na siebie? też zarabiać. Ale to, że stawał się liderem, to do momentu, gdy Szaweł stał się Pawłem, przynajmniej narracyjnie rzecz biorąc, to widzimy, że jest Barnaba i Szaweł. Barnaba i Szaweł, bardzo często, a od momentu, gdy Szaweł, który też nazywa się Paweł, bardzo często później jest Paweł i Barnaba. Paweł i Barnaba. Jak gdyby Paweł zaczął trochę się wymykać spod tej. No to jest ochpieki. ta osobowość, tak. Twarda. Twarda, że ma, przecież po prostu to jest jak pociąg, który, jak pendolino, które pędziło no, w złym kierunku, w dob miał dobry zamiar bronić czystej wiary w Boga, Jachwę, ale spotkawszy Jezusa dotarło do Niego, że to jest Syn Boży naprawdę, to jest Mesjasz i nie ta metoda. I nie ta, ta prawda dopiero roz, nabrała blasku w Chrystusie. Więc musiał się wywrócić, żeby taki pociąg zawrócić, a jadąc tak szybko, musiał wykoleić się. Wejść na tory, ale już wstawiony w przeciwnym kierunku i z taką samą gorliwością niesie Ewangelia. A święty Paweł wtedy, święty Piotr, przepraszam, on już tak jak dzisiaj nam się wydaje, był tym takim pierwszym, takim uznanym, do niego należało ostatnie słowo w rozstrzyganiu różnych kwestii. Czy to nie do końca możemy być pewni, że to. Że... Nauka o prymacie oczywiście kształtuje się przez, przez, mhm. przez spory czas, ale gdy powstają nam Ewangelie pisane. No jeżeli przyjmiemy taką najbardziej rozpowszechnioną teorię, że Marek koniec lat 60. Mateusz, Łukasz, nawet 80 lata, Jan, być może koniec około roku setnego, czyli to bija już pokolenie czy dwa, no to w list, na liście apostołów Piotr jest wymieniany jako pierwszy. Także tu się to kształtuje, że jednak on dostał ten prymat, że Pan Jezus dał mu te władze kluczy, że to. Że, że, I to było że, że... uznane przez resztę grona apostołów? No myślę, że tak, choć mówimy o szkole janowej, że kościół Piotrowy i też z jakimś trochę może innym profilem wspólnoty też będące tu i tam, ale, ale świadome, że warto dowiedzieć się jaki jest pogląd Piotra na taki czy inny temat. No, to, no Rzym, no, taka wyraźna hierarchia i struktura to pewnie w drugim wieku będzie już się objawiać jako biskupi, prezbiterzy i diakoni. Choćby ten podział, no i Rzym, Rzym, no Rzym przez fakt śmierci Piotra w Rzymie, ale też i Pawła, no Rzym zacznie być tą wiodącą diecezją. O to pytam, dlatego że, no kolejna potyczka Pawła, no to jest Piotr. I jeszcze tam się nazywa apostołem. To może powiem tak, właśnie, teraz tak sobie myślę, o tym, że Piotr naprawdę ma znaczenie, to pokażą nam dzieje apostolskie przez ten fakt, że pierwsza, nie wiem, tak ta oko, jedna trzecia dziejów apostolskich, no to głównym bohaterem będzie święty Piotr. Mhm. I oczywiście też inni apostołowie się pojawiają i różne osoby, święty Jan przy Piotrze, ale Piotr. A później większość tej księgi to będzie Paweł. I widzimy pewien paralelizm, że święty Łukasz pisząc dzieje chce pokazać, że Pawłowi niczego nie brakuje do Piotra że tak jak Piotr ma na koncie jedno wskrzeszenie, to i Paweł przywraca młodzieńca do życia. Piotr uzdrawia, Paweł też. Piotr, prawda, nawet cień przechodzącego Piotra, no więc i przepaski, i chusty Pawła, też relikwie, można powiedzieć, też niosą uzdrowienie. Ten i ten ma, wygłasza takie, a nie inne mowy. Po prostu już rola Piotra jest pokazana, ale Paweł, to są dwa rzeczywiście filary. Możemy o nich tak powiedzieć, czytając Dzieje Apostolskie. I w Pawle widzimy może też też ten temperament, troszeczkę jak Piotra, bo z Ewangelii wiemy, Piotr nawet miał odwagę upomnieć Jezusa. A dzieje apostolskie, czy nawet bardziej list do Galatów, nam pokaże, drugi rozdział, że Paweł ma odwagę upomnieć Piotra mhm. w Antiochii, gdzie, gdzie okazało się, że troszkę nieszczery się w zachowaniu Piotr okazał, niedojrzały ciągle gdzieś tam. Tak ludzkiej tak jasne. Także jest ich interakcja. No jest interakcja o tyle, że Barnaba właśnie po nawróceniu Szawła zaprowadza go do apostołów i sam Paweł napisze, że spędziłem u Kefasa 15 dni. To jest ta pierwsza jego wizyta po nawróceniu w Jerozolimie. Później będzie przecież Sobór Jerozolimski, gdzie i Piotr przemówi, przemówi Jakub jako biskup miejsca i też Paweł będzie dzielił się owocami co najmniej pierwszej podróży misyjnej, a ksiądz Rakocy twierdzi, że Sobór musiał być po drugiej podróży misyjnej. Także twierdzi, że święty Łukasz tę chronologię troszkę zakłóca. No ale to już nie musimy wnikać w takie, no po prostu hipotezy, nie mamy pewności i dowodów. I gdy Paweł pozdrawia wspólnotę rzymską, nie? a więc z Koryntu pisze list do Rzymian gdzieś pod koniec lat 50., niektórzy mówią 50., Piąty, nawet szósty, najpóźniej siódmy, ósmy, to nie pozdrawia Piotra, bo być może Piotra jeszcze nie ma w Rzymie, ale potem Paweł pojawi się w końcu w Rzymie jako więzień, więc może i tam jakieś jeszcze interakcje z Piotrem będą miały miejsce. On, on trafia do Rzymu, bo ma obywatelstwo rzymskie. To jest jakby też kolejny temat, jeśli chodzi o jego tożsamość. Jest Żydem w diasporze, ale, o dziwo, ma obywatelstwo rzymskie i to od urodzenia. Co to w, znaczy? Więc jest to troszkę nawet, rodzi taki uśmiech na twarzy sytuacja, bo mamy co najmniej dwa razy w dziejach apostolskich, czyli w XVI rozdziale, gdy jest Paweł sieczony rózgami w Filippi. I później, gdy mało nie, Żydzi nie rozszarpali Pawła w Jerozolimie, i tam no, trybun, szef kohorty ratuje Pawła z rąk Żydów, ale go zakuwa w kajdany. I Paweł w jednym i w drugim przypadku mówi: Przepraszam, ale czy można tobie tak traktować, obywatela rzymskiego? I ten oficer rzymski nagle się przeraził. I mówi: O, jesteś obywatelem, a Słuchaj, ja, mam, ja sobie kupiłem obywatelstwo za wysoką sumę, a ty skąd, jak zdobyłeś? A Paweł mówi, a ja mam je od urodzenia. Paradoksalnie Paweł jest bardziej obywatelem rzymskim niż ten rzymski oficer. To jest ciekawe. Otóż musiał obywatelem rzymskim być co najmniej ojciec świętego Pawła. Nie wiemy, czy byli niewolnikami i stali się wyzwoleńcami i nabyli obywatelstwo. Czy jak to bywało czasami jakieś miejscowości? otrzymywały takie prawo od cesarza, że o, proszę bardzo, wszyscy mieszkańcy tego miasta stają się wolni i na przykład stają się obywatelami rzymskimi na dodatek. Sam Tars to było w ogóle znaczące miasto. Mówiłem, stolica Cylicji i Strabon historyk twierdził, że kultur, rozwój kultury był w Tarsie no, porównywalny z Atenami czy Aleksandrią. Hmm. I było, była to Civitas Libera, czyli miasto wolne, mające swoje własne troszeczkę pełną autonomię i własne własnymi prawami się też rządziło. Tars i może, może fakt mieszkania w Tarsie dał im wolność, ale sam... A jest takie prawdopodobieństwo, że jego ojciec nie był Żydem? Bo matka na pewno była. Tak, że, że wiem, jak żydowsko, Żydowskość dziedziczyć się po matce, bo matka jest, mówimy, pewna. Mhm. Y ale no powiedzmy... Y Moglibyśmy próbować takie hipotezy wysuwać, ale mamy też te, choćby świadectwo Hieronima, który sugeruje, że to była jednak czysto rodz żydowska rodzina pochodząca z Galilei. No, czy, czy Hieronim też ma niezbite jakieś dowody, to też nie wiemy. Nie? Ale on mówi o, o czysto żydowskiej jednak rodzinie i takim pochodzeniu Pawła otobojga. A Hieronim to jest jaki czas? no to mamy czwarty, piąty wiek. To już trochę czasu minęło. No minęło, także jasne, że, że, że mogą być też i tutaj niepewności w ich przesłaniu. Także jest obywatelem rzymskim, Zobacz, pewien atut posiada. Po drugie, mieszkając w Tarsie, może... Jako ten chłopak słyszał jakieś de debaty filozoficzne na ulicach, coś tam, jakąś formację mógł grecką pobrać w szkole, dlatego język grecki świętego Pawła jest na dobrym poziomie. Trzeba przyznać, że li listy pawłowe to jest dobra Greka. Ma też potknięcia, ma też oczywiście widać, że to pisze człowiek, no, gdzieś tam no, 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 pochodzą, pochodzenia innego niż, niż takie czysto rzymskie czy greckie, ale jednocześnie super zda. Aramejski i hebrajski, i, i przemawia, także znaczy z zna pismo, może je czytać w oryginale, i przemawia do swoich rodaków w Jerozolimie. Tam wprost jest, co w Diecha, powiedziane, że po hebrajsku, choć stricte pewnie po aramejsku. Także świetnie się tym posługuje i o co chodzi? Tak jak pisze w listach, że jestem wszystkim dla wszystkich, nie, dla, można powiedzieć, dla Pogan stał się, jest, 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 zna ten świat pogański, więc umie z nimi rozmawiać. Choćby na Areopagu, yy... Odwołuje się do Teodycei, Epikurejczyków i Stoików. Zna te treści, umie jak stosować inkulturację. Nie? Tak rozmawia, żeby ze słuchaczami jak najdłużej nawiązywać kontakt, ale w pewnym momencie musi dojść do prawdy o zmartwychwstaniu. I to sprawiło, że jednak większość odeszła, no bo to już było nie do przyjęcia. No ale tak, no no możemy wyjaśnić, że w tym świecie greckim yy, śmierć no to właściwie było uwolnienie od ciała. W, w takim najbardziej mainstreamowym myśleniu, więc powrót do ciała, czyli zmartwychwstanie. Do tego stanie, samego nie do, to było nie to, do pojęcia. No tak, bo to było uwstecznienie, tak, tak, tak jakby tak. nikt nie chciał czegoś takiego przyjąć, bo się to kojarzyło po prostu źle. Mogła ta dusza albo wrócić do świata idei, albo wcielić się w inne, ale nowe, świeżutkie ciało, no tak, ale nie, żeby zmarłe ciało powróciło do życia. No to po prostu było, i to się w głowie nie mieściło. I, no, I dlatego nie, nie dziwi mi się, że kulturalnie, ale jednak dali mu wyraźnie znać ludzi, mówiąc, posłuchamy ci. No dobrze, raz. no ale to z tą paruzją, bo to jest takie ciekawe. On tak można mieć wrażenie, wyczekuje. Tuż, tuż, to już, tuż, tuż, tuż. Co prawda, mówi kto nie pracuje, też niech nie je, do osób, które tak bardzo przyjęły sobie przekonanie o tym, że Chrystus zaraz przyjdzie, że nie warto pracować, to on takie osoby lekko strofuje jednak. Także słusznie tutaj przywołany jest drugi list do Tesaloniczan, no oczywiście pierwszy też bierzemy pod uwagę. I w ogóle te księgi, no pierwszy list do Tesaloniczan jest pierwszą księgą Nowego Testamentu, jaka chronologicznie mhm. nam powstaje. Więc nie tak jak w kanonie otwieramy Biblię i to nie jest, że najpierw Mateusz, potem Marek i tak dalej, ale tak niepozorny list, jak pierwszy do Tesaloniczan napisany w Koryncie, możemy przyjąć, że mniej więcej między jesienią roku 50, a wiosną 52, chociaż zawsze plus minus rok, dwa możemy, możemy tu podawać, wtedy Paweł reaguje na informacje, które do niego dotarły, przyniesione przez Tymoteusza, że jest pewne zaniepokojenie w Tesalunikach. Oni tam wcześniej byli, ewangelizowali i na pewno Paweł, to jest rok 50, powtarzam, druga podróż misyjna, pewnie mówi, że słuchajcie, wkrótce Pan wróci. Wprawdzie Szaweł nie był wśród dwunastu, ale mógł od nich usłyszeć, że ich pan Jezus zapewniał, że przecież idzie do domu ojca, tam mieszka wiele i gdy pan Jezus je przygotuje, wróci powtórnie, by zabrać ich do siebie. Jeżeli w czasie ostatniej wieczerzy padają te słowa, a później, niewiele później, bo w czasie w niebo wstąpienia, aniołowie mówią apostołom. Tak jak widzieliście Go, wstępującego, tak zobaczycie, że wraca, no, mieli prawo apostołowie bardzo na serio wziąć te słowa, potraktować dosłownie i być przekonani. Pierwsi uczniowie i ten Kościół pierwotny, że paruzja, czyli to powtórne przyjście Jezusa w chwale, nastąpi za ich życia. Mhm. I szaweł, miał prawo od nich to słyszeć, i też mieć to przekonanie. Dlatego tak się śpieszył też z ewangelizacją, żeby ten świat, który znamy, no przecież on nie wiedział, że istnieją Ameryki, że Australia i tak dalej. Tam, gdzie wiedział, gdzie, gdzie jest cywilizacja, tam wędrował. Więc mógł on, zobaczmy, za, zaledwie 20 lat po zmartwychwstaniu Jezusa, mówić do tesaloniczan, wkrótce Pan przyjdzie. I za chwilę, gdy dotarł do Koryntu, kto wie, może w międzyczasie ktoś umarł w, w tesalonikach. I ktoś być może mówi, no miał Pan przyjść, a, a moja ciocia zmarła i, i co tu teraz będzie? Dlatego w, w pierwszym doce salonicza, święty Paweł pisze, że słuchajcie, co do zmarłych, to nie martwmy się, że gdy Pan przyjdzie, a nastąpi to na, na głos, na hasło Archaniowa, na dźwięk trąby Bożej, no najpierw zmarli będą wskrzeszeni i wzięci tam do nieba. A potem my żywi, tak pozostawieni, będziemy porwani na obłoki, w powietrze i tak już będziemy zawsze. Ale skąd on przed Panem? to bierze? To, i to są jego przekonania wewnętrzne, że coś tam. Ktoś zatrąbi na. No po prostu chmurę. troszkę jest to język apokaliptyczny, a wiem, że i w Starym Testamencie są, są, są pewne sformułowania. I, i apokalipsa... Ale apokalipsa powstaje później. No to tak, ale język no, apokalipsy jako gatunek literacki to już istnieją. Istnieją apokryficzne apokalipsy Starego Testamentu i apokryficzne apokalipsy Nowego. A w kanonie mamy apokalipsy Świętego Jana oraz w Ewangeliach Synoptycznych. Zauważmy, Pan Jezus też mówi, że wniósł Syna Człowieczego, będzie je tam jak błyskawica od wschodu do zachodu, od jednego tam krańca widnokręgu i moce niebios będą wstrząśnięte. No to są też takie hasła, takie słowa właśnie z, z tym językiem użyte. No jest Paweł, ciągle wierzymy w natchnienie Ducha Świętego, które na nim czuwa. I że tak to formułuję, to trochę bazuje na pewnych wyobrażeniach. Które istniały, no i pewne rzeczy ma prawo On mieć swoje objawienie. On jest też dla nas pewnym źródłem. No, Pan Bóg przez niego też przemawia. I on w pierwszym No Saloniczan uspokaja, że los zmarłych jest jakby też zabezpieczony. Oni nawet jako pierwsi będą wskrzeszeni, ale pow powtarzam, później pisze, my, później my pozostawieni. Jakby tu wybrzmiewała ta przekonanie, że no póki żyję, no to pewnie ja będę świadkiem paruzji. To jest, mówię, rok 50. Drugi do Tesaloniczan, mamy tutaj dylemat. Czy on powstaje niedługo po pierwszym, czy też nawet pisany jest dużo później, bo wyczuwamy w drugim do Tesaloniczan upływ pewnego czasu, bo tam pojawia się inna wątpliwość. Dlaczego Pan nie wraca? Dlaczego opóźnia? Dlaczego Pan zwleka? I Paweł znowu odpowiada w tym liście, lub. Ktoś z jego uczniów, nawet mówi się, że ten list jako deuteropałowy, może jako autora ma kogoś anonimowego z grona uczniów mm -hmm. Pawła, ale w duchu Pawła napisał, że słuchajcie, no będzie, Pan przyjdzie, ale najpierw będzie jednak zgorszenie, najpierw jednak moce ciemności zbiorą swój owoc. Pojawi się niegodziwiec, nie? będzie ktoś, kto będzie tutaj czynił zło, ale tam znowu bardzo piękne stwierdzenie. Gdy jednak przyjdzie Pan Jezus, to zlikwiduje, można powiedzieć, tego niegodziwca jednym tylko tchnieniem swoich ust. Ja czasami, jak nawiązuję do tego tekstu, to mówię: Pan Jezus przyjdzie i zrobi tak. I, I skończone. Cała niesprawiedliwość, całe zło na świecie, cała niegodziwość, to wszystko, co się dzieje, za jednym tylko tchnieniem z Bożych ust się skończy. Tu jest potęga, tu jest, może byliśmy nie wątpili. Dzisiaj, gdy tyle, tyle widzimy zła że gdzie, gdzie czemu tak się dzieje że mamy wrażenie jak gdyby Ewangelia przegrywała z tym światem bo świat jest z jednej strony wydaje się atrakcyjniejszy w jednych aspektach a w innych jakby to zło było też potężniejsze niż czynione dobro dobro ze swej natury jest pokorne jest nie nagłaśnia tak siebie więc może dlatego mniej go może widzimy a może trzeba się zatrzymać i stwierdzić, nie no jednak no jest na klatce schodowej, ktoś kogoś tam może niekulturalnie potraktował, no ale większość ludzi się pięknie pozdrawia. No to jest dobra chyba więcej niż zła. Zło jest y, krzykliwsze, ale dobro też jest i może właśnie jest go więcej. Tylko musimy dawać o nim świadectwo może, może wyra bardziej wyraziście. Nie wiem. Niemniej Paweł w listach do Tesaloniczan właśnie wzywa między innymi do pracy. Bo no, można by zrozumieć też pierwszych sześci, Jan, mówiących, myślących, że no skoro zaraz Pan przyjdzie, to po co inwestować? Po co inwestować w zakładanie rodziny? Po co budować nowy dom? Po co pracować? No, czekamy na Pana. No więc Paweł jakby mówi, o nie, nie, to nie o to chodzi. Trzeba być aktywnym jednak, trzeba czynić dobro, trzeba pracować, a być jednocześnie gotowym, nieustannie. Tu jeszcze w tym temacie koniecznie chciałbym przywołać siódmy rozdział pierwszego listu do Koryntian. Pisanego powiedzmy 5 lat później mhm. mniej więcej rok 55. Ktoś mówi, że może 54. Kiedy to znowu nie upłynęło aż tak dużo? To jest ciągle 25 lat po tym, jak Pan Jezus mówi, że weźmie uczniów do siebie. Przecież święty Paweł w tym że liście do Koryntian zniechęca do małżeństwa. Mówi, że kto ma męża, żonę, no to musi tyle włożyć wysiłku, żeby się przypodobać. Właśnie współmarzunkowi. Lepiej być tak jak ja, mówi. Czyli cały troszczyć się o pana, o sprawy pana. Całe szczęście, że koryntianie nie posłuchali św. Pawła, bo gdyby pierwsi chrześcijanie w ogóle no zaniechali ale... małżeństwa, no to dziś by nas nie było, bo się jest... naturalną by wymarzyć. No to jest kwestia kanoniczności pism. No może nie kanoniczności, ale tego, że tu mówimy całe szczęście. To są jednak jego listy. A... Czyli są prawdziwe, autentyczne, ale widzimy po ludzku coś mógł interpretować nie do końca poprawnie. Ale nie wszystko możemy literalnie no. tak sobie wziąć no. i z zadowoleniem wdrażać to w życie, bo. No, nie przetrwa to, prób, to jest, próby czasu. Takie czy inne prawdy zbawcze, podatczasowe, rozumiane są w swojej poce też... Trochę specyficznie. Dlatego wyobrażenie świata w Biblii i w Starym, ale też wciąż jeszcze w Nowym Testamencie będzie takie, że, że to jest jednak twór płaski, no mający jakieś tam swoje góry, że, że wody górne, wody dolne i tak no, dalej. No zgadza się. I z perspektywy czasu no to jest dosyć łatwo można, można na to popatrzeć, ale w perspektywie takiej współczesnej, kiedy musimy wziąć odpowiedzialność za takie rozróżnianie, Kobieta w kobiety w synagodze nie milczą, prawda? No, odróżnienie, czy, czy nazwanie tego, że to było kulturowe, powiedzmy, nie dotyczy treści, wiary, ale kultury, w jakiej to się rozszerzało, no to jest intelektualna podróż wielu osób, które musiały do tego dojść. Może tak, zaraz do tego wrócę, ale czy Paweł popełnił błąd? Po prostu uczniowie Słysząc Jezusa, przyjdę i Was zabiorę, wzięli to dosłownie, a tu Pan Jezus okazał się po prostu dla nas jednak enigmatyczny i Jemu chodziło jednak, no skoro 2000 tysiące lat mijają i jeszcze się to nie stało, Jezusowi chodzi o nieustanną gotowość na przyjście i mówię, oni mieli prawo tak zinterpretować, a, ale Słowo Boże jest ponadczasowe i Ono ma w sobie też jakiś element zagadki. Wrócę do tego jeszcze, co przez chwilą, ale mhm. skoro Paweł mówi, bądźcie tak jak ja, to tutaj jest kolejne pytanie o status świętego Pawła. Często interpretowane jest to, że o, pewnie był kawalerem, był stanu wolnego, oddany ewangelizacji i nawet tak się mówi, że hmm, wprawdzie w judaizmie nie byłoby to zbyt yy, chlubne, że raczej powinien mieć żonę, nawet studiując pisma, wtedy żona zajmuje się rodziną, dziećmi, a on, on pochyla się nad torą. No, interpretacja inna mówi, no ale jednak był w tej bardziej radykalnej, gorliwej jakby sekcji faryzeuszów i więcej jakby podróżował i musiał walczyć, to może takie już osoby nie musiały mieć założonej rodziny, że może był kawalerem faktycznie. Ale inna interpretacja, może miał żonę i zmarła mu szybko. Może był wdowcem. Albo go zostawiła. I trzeci wariant też możliwy. Zauważmy, że właśnie w siódmym rozdziale, to jest do Koryntian, jest tak zwany, my właśnie od św. Pawła go tak nazywamy, przywilej Pawłowy. Czyli Paweł mówi, że jeżeli jest, są dwie osoby, mają ślub, no my powiemy dziś naszym językiem ślub cywilny. Bo nie ma sakramentu małżeństwa. Te osoby nie są okrzczone. Nie mają sakramentu małżeństwa. Jeżeli dwie osoby były do pochodzenia pogańskiego i jedno z nich przyjęło chrzest. A druga strona powiedziała: Nie, ja z taką żoną, z takim mężem nie chcę być. Można rozwiązać. To można odejść. Nie, nie ma żadnego problemu, bo nie było w ogóle małżeństwa, jego sakramentu. I możliwe, że miał żonę, która widząc, że, jego, że jej tak gorliwy tutaj faryzeusz nagle stał się gorliwym chrześcijaninem, ona o nie. Zdradziłeś na, na naszą A z wiarę. punktu widzenia Żydów, ona miałaby prawo podjąć taką decyzję? Kobieta? No to ciekawe. Kobieta, która miała męża i... Od... Bo to mąż mógł oddalić tak, żonę. Ale on już przestał być jakby wyznawcą judaizmu. Jakby no. no bo co z nią dalej? Nie. Wraca pod opiekę ojca? Staje się tak jak wdowa? No, ciekawe pytanie. Znaczy wdowa nie, ale po prostu jakaś forma to by było uznane jak rozwód, który, który on no, nie, nie wypisał jej formalnie. No ale, ale można powiedzieć, no to ty odszedłeś, porzuciłeś, do no ciebie no nie tak, ma. Tak ale gdyby. to pytanie pozostaje aktualne, no, co z tak, nią dalej, tak, prawda? Tak. Bo ona już nie może sobie tak lekko. Jeśli wyizować. w ogóle ona była, ciągle wracamy do tak, sytuacji, tak. sytuacji takiej. Także Paweł jest na pewno sam, ale może być to z trzech powodów: kawaler, wdowiec lub miał żonę, która. Od niego odeszła, bo nie chciała. No ale właśnie, kulturowo, kulturowość tutaj musimy zawsze też uwzględnić. No bo tak, na przykład, jeżeli Paweł do, w liście do Koryntian pisze, że dla mężczyzny hańbą są długie włosy. No a jednocześnie sobie myślę, a w Palestynie no mamy te wyobrażenia, jednak i Pana Józefu znowu mają raczej dłuższe włosy. No ale w Koryncie, nie że to była inna moda. To ja jestem zhańbiony. Ale chodzi, o co chodzi? No teraz do kogo, w, w jakim kontekście kulturowym? Także rzeczywiście dziś tego typu wskazówek chyba nie bierzemy zbyt na serio. Nie? Znaczy ja mam akurat w tym momencie, byłbym bardzo błogosławiony z krótką fryzurą. Ale to, 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 to dlatego z jednej strony mówię, że kobieci nie po, pozwalam przemawiać, ale jeżeli odwliście do koryntian właśnie stwierdza, że yy, próbuję sobie przypomnieć, że, 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 że mają, właśnie nie, na, nie przemawiać na zgromadzeniu, ale, ale raczej w domu pytać swoich mężów, ale jednocześnie wyjście do Koryntian, że kobieta, gdy prorokuje, musi prorokować z zakrytą głową, to ona jednak na jakimś zgromadzeniu przemawia. Mhm. Po drugie, w pierwszym do Koryntian właśnie, jest, chyba w jedenastym rozdziale są piękne, jest takie zarówno uprawnieniem co do godności, piękne stwierdzenie, że tak jak nie ma, nie ma. Tak jak kobieta została stworzona z mężczyzny, ktoś by powiedział, a no to kobieta jest jakby na, na niższym poziomie. Tak nie ma na świecie nie ma mężczyzny, który by nie był urodzony przez kobietę. Każdy mężczyzna, jaki jest na świecie, został urodzony przez kobietę. Pochodzi z kobiety. Nie, Można powiedzieć, jeżeli jakiś mężczyzna chciałby sobie przypisać wyższość, to ej, ej, ej poczekaj, popatrz najpierw na swoją mamę i gdyby nie ona, jest też udział ojca, ale. Ja, ile, ile mama włożyła wysiłku, i to od jej troski zależało twoje bezpieczne też przetrwanie tego okresu mhm. i narodziny, wykarmienie i tak dalej. A teraz krótka przerwa. Chciałbym zaprosić Cię do naszej bezpłatnej aplikacji Pogłębiarka. W tej aplikacji znajdziesz codzienne medytacje, kursy rozwijające nas psychologicznie i duchowo, praktykę modlitwy głębi, sortownik myśli, czyli to, co znamy jako ignacjański rachunek sumienia. Muzykę medytacyjną oraz tradycyjne modlitwy, wszystko to bez opłat dla twojego rozwoju. Pobierz i rozwijaj się. A jakbyśmy jeszcze tak na koniec powędrowali do wspólnot, bo święty Paweł tworzy wspólnotę od zera, tak? Ta, za, nawet za honor sobie postawił, że idę tam, gdzie jeszcze nikt nie ewangelizował i zakłada. Tak, on to, on to rzeczywiście on jedzie, sam wprost. On jedzie, głosi, ludzie go słuchają. Ile czasu mu schodzi, żeby tak stworzyć taką wspólnotę, która później już jest samodzielną jednostką. Na przykład, jeżeli mamy y, tę drugą podróż misyjną, gdzie on dociera do Tesalonik, no, napisane w dziejach jest, że przez trzy szabaty, ale interpretuje się potem, czytając listy do Tesalonicza, on się mówi, nie no, musiał trochę, do dłużej pobyć z nimi jednak, no trzy tygodnie by było za mało. Niektórzy rozciągają do dwóch, a nawet do sześciu miesięcy. Tu nie wiemy, ale jest wprost powiedziane, że w Koryncie w momencie, gdy zakłada wspólnotę, spędza 18 miesięcy, półtora roku, także z tą wspólnotą ma bardzo żywe relacje, do nich pisze te dwa listy nasze kanoniczne, ale mówi się jeszcze o być może istniejących dwóch listach, których nie mamy. A jeszcze dłużej przebywa w Efezie, gdzie później żegnając się z nimi, niedługo przed aresztowaniem, żegnając się z nimi na koniec trzeciej podróży Bisydy, z czas ich na chwilę odwiedził, nie źle mówię, w dziejach apostolskich, kiedy już, tak, w czasie trzeciej podróży, przepraszam, to mówi, że przez trzy lata napominałem każdego z Was, nie, o tak długim okresie tutaj yy, pobytu, mówi. I wtedy płakali, że się już z nim nigdy nie zobaczył ale okazuje się, że no najprawdopodobniej jeszcze odwiedził Efes już po, poza podróżami misyjnymi, gdy osadził tam jako biskupa swojego umiowanego ucznia świętego Tymoteusza. Także jednak powinni się jeszcze zobaczyć, ale to są nawet lata wspólnego pobytu. I ścięty zostaje. Dlatego? Także że... pierwsza podróż misyjna to 45 rok się zaczyna i trwa albo rok, albo nawet maksymalnie do 4 lat, do 49. Później mówi się, że 49, może 50. Znowu Ksiądz Rakocy mówi, że nawet 51 to byłby Sobór Jerozolimski. To jest połowa dziejów. 15 mm -hmm. rozdział dziw Apostolskich to jest centrum księgi, też celowo prawdopodobnie w strukturze tak umieszczone, żeby pokazać, że to jest tak ogromnie ważne wydarzenie, że apostołowie, którzy byli pochodzenia żydowskiego i otrzymali dar Ducha Świętego i później widzą, że na poganach ta sama łaska też działa, dość do wniosku, że nie, no po prostu Pan Bóg jednak naprawdę też nie, nie chce zbawienia wszystkich ludzi. Potem druga podróż misyjna, lata 50-52 i trzecia podróż misyjna, 53, maksymalnie do 57-58. Mówię o takim tradycyjnym podejściu, mm -hmm. ale zawsze może być jakieś przesunięcie, 2-3 lata nawet. Więc on pisze z Koryntu na koniec trzeciej podróży misyjnej list do Rzymian, w którym chce ich trochę udobruchać, jakby chce jakby poprosić ich, żeby... Gdy ich później niedługo zamierza ich odwiedzić, żeby go wyprawili na podróż do Hiszpanii. On zna trochę Rzymian, bo mógł ich poznać choćby w Koryncie, jak gdy byli wypędzeni z Rzymu przez Klaudiusza. Była taka, taka sytuacja. Sam, w Rzymie jeszcze nie był, a pozdrawia na końcu tego listu wielu, wielu chrześcijan. No więc. Udaje się do Jerozolimy, ale jest aresztowany, no, tego nie przewidział, chociaż Duch Święty mu po drodze zaczynał sugerować, że czekają go więzy. Spędził jakiś czas w, w więzieniu w Jerozolimie, potem do dwóch lat nawet w Cezarei Nadmorskiej i przybywa do Rzymu jako więzień. Nie? W innej roli troszkę. Tam jest miał... oskarżony o co, dlaczego go więzią. No po prostu. A, no, sam tumult, jaki powstał w Jerozolimie, to o to, że zorientowali się ci też gorliwi wyznawcy judaizmu w Jerozolimie, że o przybył ten wiechrzyciel co głosi Chrystusa, i ze sobą przywiózł Pogan. Był tam trofim z Efezu, między innymi. Czyli no, chrześcijanin, który był pogańskiego pochodzenia, nie był obrzezany i oni obawiali się, mówili o, oskarżali Pawła, ale fałszywie, bo się mylili, że Paweł wprowadził nieobrzezanych w głąb świątyni, na plac już, mm -hmm. gdzie mogą tylko Żydzi wejść. Także oto był oskarżany, że złamał tradycję, że złamał świętość tego miejsca, ale Paweł przestrzegał jednak pewnych rzeczy, on szanował tradycję no, ale to, I tego, takiej kontrowersji by nie robił. To jest powodarki. kontrowersja wokół Żydów. Oni nie mają prawa go ściąć, zresztą jest ścięty jako obywatel rzymski, o czym mówiliśmy, czyli kara państwowa, a nie religijna go dotyka, więc to musi być jakieś inne oskarżenie. Samo ścięcie to już jest drugie uwięzienie, więc jeżeli ja mówię na razie jeszcze o pierwszym Aha. uwięzieniu, to on dwa lata spędza w Rzymie, w tak zwanym, można powiedzieć, areszcie domowym, mówiąc współcześnie, custodia militaris, także był przy, przypięty łańcuchem do żołnierza, ale mógł mieszkać w domu i przyjmować nawet gości. Dlatego ewangelizował, czy gdy wędrował, czy gdy miał nawet, nawet, nawet kajdany na, na, na rękach, na nogach. I przez, po dwóch latach najprawdopodobniej nie zjawili się oskarżyciele. No bo tutaj widzimy się tego Pawła ja widzę w nim, jak on dla ewangelizacji używa wszystkich atutów, jakie posiada. Umie rozmawiać z pogadami i z Żydami, bo zna te języki i zna tę kulturę. Ma obywatelstwo rzymskie, więc bity. Nagle mówi, przepraszam, ale czy, czy możecie tak bez sądu, obywatela rzymskiego? I ci się przerazili. Więc jakby Paweł też no, stwierdził, że no, muszę też ratować życie. Ja, mnie intryguje, dlaczego on od razu tego nie powiedział, że ileś tych ciosów przyjął. Ja to być może już mówiłem w poprzednich podcastach, mm -hmm. że ja sobie myślę, że on chyba chciał to trochę za pokutę. Wiedział, mm -hmm. że dużo krzywdy zadał Kościołowi, że ja muszę, muszę ponieść też tę karę, coś podobnego. No i świadomy te blizny te moje stygmaty upodamniają je do Chrystusa, który niewinny, tak był przecież sieczony również łzgami. Także yy, obywatelstwa rzymskiego też używa, by uratować się w jakimś momencie. I powiedziałbym, że skoro odwołał się do Cezara, a więc stojąc przed Herodem Agrypą II i przed Festusem, który był następcą na urzędzie po Piłacie, tam kolejnych jeszcze kilka osób, w międzyczasie oczywiście. Odwołał się do Cezara do wyższej instancji, jako obywatel rzymski, miał takie prawo, więc został tam posłany. Tylko, że Święty Paweł, tak myślę, miał w tyle głowy świadomość, że ja tam będę przetransportowany jako więzień, więc jadę gratis. Ja nie muszę za tę podróż płacić. Będę miał eskortę, będę miał ochronę, a moi oskarżyciele no tak. muszą tam na własny koszt się udać daleka podróż. Jeżeli jedzie jeden, no jeden trochę mało, dwóch, trzech kogo będzie stać. Więc prawdopodobnie yy, 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 Jerozolimczycy odpuścili i Pawła zwolniono z tego Ale jezienia. o coś musieli go na, na poważnego oskarżyć, że zostaje przetransportowany. To, to już tu i ówdzie bywał oskarżany, yy, na przykład w Filip Albo w Tesalonikach mówiono, gdy, albo w Koryncie, gdy przed Galiona go prowadzono, jakie były oskarżenia, że on łamie prawo. Oni używali takiego ogólnego stwierdzenia, że łamie prawo, ale nie dodali w nawiasie nasze żydowskie prawo. No ale to ja nie, nie chcę mi się uwierzyć, że tam nikt nie zrobił jakiegoś wstępnego dochodzenia, żeby sprawdzić, czy. To no, przed Galionem się nie udało, bo w momencie, gdy oni już to zaczynali robić, nagle Galion. W ogóle machnął ręką, mówi: A, bo to chodzi no, w momencie, znaczy W tym pierwszym spotkaniu od razu wyszło na jaw, że, że to chodzi jednak o te żydowskie zwyczaje. I wtedy Galion mówi: Gdyby tu chodziło o coś poważnego, to bym się zajął wami, Żydzi, ale to są te wasze debaty na temat genealogii i waszego, waszego właśnie prawa, no to w ogóle mnie to nie obchodzi. I wtedy pobito Sostenesa, który zdaje się, że był przełożonym synagogi, czyli mhm. ci, którzy oskarżali Pawła. Sami dostali łupnia, można powiedzieć, no, sam system jest. No, ale w, w Rzymie też został zwolniony. I tutaj albo udał się do Hiszpanii, jaki miał, miał taki zamiar, ale no, na ten temat jakby e, trudno powiedzieć, bo zaczynał on już mieć swoje lata, był już trochę wycieńczony, wyczerpany, jednak więzieniem też. No nie było, powiedzmy, pewnie jak dzisiaj no, dziś nikt nikomu nie zazdrości bycia w więzieniu, ale, ale warunki na pewno w więzieniach były trud, trud, trudniejsze. Wielokrotnie bity, dopisz całego, no całe jego, no nie cały, ale już część jego CV. Sam się Paweł w drugim do Koryntian, 11 rozdział, 12 opowiada, ile razy rozbitkiem na morzu, ile razy bity, kamienowany i tak dalej. On, on ma prawo mieć już zdrowie nadszarpnięte, więc może do Hiszpanii się nie udał z tego tytułu, może nie miał jednak środków wystarczających. Bo zasadniczo w Hiszpanii nie ma upamiętniania jakichś sanktuariów, które by... No pytałem się wiele osób, sam w Hiszpanii nie byłem jeszcze fizycznie, ale yy, gdyby święty Paweł tam miał jakieś sukcesy ewangelizacyjne i w ogóle gdyby się pojawił, no to zaraz by wyrosły miejsca upamiętniające jego pobyt. No tak, mamy Jakuba Apostoła, to jest słynne no, to miejsce. No jest, to jest słynniejsze, nie? Także odwiedził pewnie Efes, gdzie biskupem ustanowił Tymoteusz, a potem Kretę, gdzie Tytus, inny jego ważny uczeń, stał się biskupem. I nie wiemy znowu, nie wiemy w jakich okolicznościach znowu został aresztowany i no, skazany, ścięty mieczem. Możliwe, że po prostu w ramach przesłuchiwać, był zmuszony do złożenia ofiary Bogom, co najmniej te, tak, taka tak proforma być może. Dobra, no, os, oskarżać, oskarży, oskarżali Ciebie, Twoi mm -hmm. rodacy, ale w ogóle my, tak, tak, tak przy okazji. No, co powiesz na temat swojej wiary, czy, czy na wiary właśnie oficjalnej w imperium? No i Paweł pewnie dał świadectwo jednoznaczne, odważne, że, że oni stwierdzili, nie, no to, to, to rzeczywiście nie możesz żyć. I, I właśnie nie krzyżowanie, nie jakaś inna forma tylko ścięcie mieczem, czyli takie honorowe jednak odebranie życia. Szanowni Państwo, przeciekawa pod, postać, ten Paweł, niejednoznaczna, można wiele rzeczy jeszcze dopytać. Najbliższy czwartek, 12 września, pierwszy webinar, następny tydzień później. I, i dwa tydzień, tygodnie później. Dwa tygodnie później, tematyka jeszcze raz przypomnę, najpierw pierwszy webinar: duchowość świętego Pawła, jego wiara, jego modlitwa, doświadczenia mistyczne, jego relacja z Jezusem. Tydzień później, gorliwość ewangelizacyjna. My tu już troszkę rzuciliśmy hasła, ale będziemy starali się może więcej podać szczegółów i bardziej to rozwinąć. Dzielenie się po prostu mhm. Chrystusem z innymi. I trzeci webinar prześladowania, opór ze strony świata, cierpienie może w ogóle sens cierpienia to jest taki temat, bardzo też dzisiaj, kiedy. No właśnie, czy mamy się modlić o uzdrowienie, czy cierpieć? Czy o takie cierpienie chodzi z powodu choroby, czy cierpienie inne? to mm, no też tak. to jest dobre na trzeci webinar. Może się to zakończyć, jeżeli się nawet męczeństwem takim ewangelizowali. Wiem, że tu już zmierzamy do końca, ale pa kwestia paruzji. Za Pawła przeświadczenie, że to ma być za chwilę. Ale zobaczmy, jak poczytamy w, dzieja, w Nowym Testamencie, zwłaszcza drugi list Piotra. To jest być może najpóźniej napisana księga. Być może nawet właśnie w związku z tym już nie przez samego Piotra. Tam jest już wyraźna interpretacja, że, że Pan nie zwleka, Pan daje nam ciągle cierpliwie szansę na nawrócenie. My swoim świętym życiem przybliżamy Dzień Pański, a więc można powiedzieć, taka jest Boża pedagogia, że modlitwą, wołaniem Maranata, świętością życia przybliżamy Dzień Pański, a grzechem oddalamy go. I mówi, Tysiąc lat jest jak jeden dzień, a więc no, pan nie zwleka, tylko dla niego jest to krótko, ale dla nas jednak się wydłuża. I, i, i tak próbował autor natchniony uspokoić no, pewien niepokój pierwszych chrześcijan żyjących na przełomie pierwszego, drugiego wieku, czemu ciągle nie ma paruzji. I ten tekst już jest bardziej dla nas przydatny, że po dwóch tysiącach lat, możemy powiedzieć, minęły tylko dwa dni w bożym kalendarzu. I oczywiście grozi to pokusą oddalania tego jeszcze daleko w przyszłość i możemy popaść w pewne uśpienie, ale jednak Pan może przyjść w każdej chwili i to powinno nas jednak pobudzać do takiej postawy, jaką miał Paweł i Kościół Pierwotny, że jednak Pan może przyjść nawet za chwilę. Może ten webinar nie dojdzie do końca, bo będzie trąba Boża i głos Archanioła i czy jestem gotowy, to jest pytanie. Nie, to trąba nie przekonuje, co nie znaczy, że... Jakiś dźwięk może potężny być, po prostu jakiś koniec że podważam pełen, pełen mocy. Szanowni Państwo, bardzo polecam z Księdzem Zbyszkiem. Mam nadzieję, że się spotkamy następnym razem już na, na Ursynowie w naszym nowym studio. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Do następnego razu i zapraszam bardzo serdecznie na webinary z Księdzem Zbigniewem. Ja również i to już wkrótce i mam nadzieję, że to nie będzie. Nikt nie będzie żałował tego, że się zapisał. Taka ja poprzednich słyszałem, bo bardzo dużo pozytywnego feedbacku, więc rekomenduję. Zapraszamy. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Pobierz naszą bezpłatną aplikację Pogłębiarka. Znajdziesz w niej codzienne medytacje, kursy psychologiczne i duchowe, praktykę modlitwy głębi, sortownik myśli, czyli ignacjański rachunek sumienia, oraz muzykę medytacyjną i tradycyjne modlitwy. Pobierz i zrób krok w głąb. Tylko dzięki Waszemu wsparciu możemy realizować ten i inne projekty. Dziękujemy.